Witam. Dzisiejszy film będzie trochę inny niż zwykle. Czytając komentarze zauważyłem, że niektórym z Was podoba się pomysł dodawania ciekawostek na początku moich filmów, dlatego postanowiłem rozbudować temat. Tak więc stworzyłem nową serię na kanale pod tytułem Zapomniane historie. Dzisiaj opowiem o polskim rodniku służącym w US Army, a mianowicie o Donaldzie Josefie Kutynie. Gdy w 1952 roku bohater walk powietrznych II wojny światowej i wojny koreańskiej, Franciszek Gabryszewski, w wojennej chwale wracał do domu w Stanach Zjednoczonych. Do swojej przyszłej kariery przymierzał się inny Polak, Donald Kutyna. Urodził się 6 grudnia 1933 roku w Chicago, w rodzinie polskich imigrantów. Dziadek Donalda, Jan, wyemigrował do Stanów Zjednoczonych pod koniec lat 90. XIX wieku spod Jasła, małego miasta znajdującego się dzisiaj w województwie podkarpackim. Po przybyciu do USA w niedługim czasie poznał w Chicago Antoninę Pawluś, z którą się wkrótce ożenił i miał dziesięcioro dzieci, siedmiu synów i trzy córki. Jednym z chłopców był ojciec Donalda Franciszek, który w 1933 roku poślubił Izabelę Kmieć, Polkę, której rodzice pochodzili ze Smęgorzowa w dzisiejszym województwie małopolskim. W tym samym roku, w grudniu, przyszedł na świat ich pierwszy syn, któremu dali na imię Donald. Izabela i Franciszek wychowali trójkę dzieci, Franciszka Juniora, Małą Antoninę i właśnie najstarszego z rodzeństwa Donalda. Trudna sytuacja finansowa, związana z wielkim kryzysem roku 1929, spowodowała, iż na początku lat 30. obydwoje z rodziców Donalda musieli ciężko pracować w fabrykach, aby zapewnić rodzinie byt. Sytuacja w normalnych warunkach wyglądałaby pewnie nieco inaczej, gdyż ojciec Donalda Franciszek był utalentowanym skrzypkiem grającym w chicagowskiej orkiestrze symfonicznej. Z racji tego, iż rodzice byli zapracowani, Donald spędzał swoje dzieciństwo głównie z dziadkami, którzy podobnie jak jego rodzice dbali o otrzymywanie polskich tradycji. Jak wspomina Donald, w domu wszyscy mówiliśmy po polsku. W związku z tym, polski był moim jedynym językiem, aż do momentu pójścia do szkoły publicznej. Oczywiście w sobotę, jak większość polskich dzieci, uczęszczałem do miejscowej szkoły polskiej. Donald po ukończeniu szkoły podstawowej dostał się do Lane Technical High School w Chicago, gdzie wstąpił do drużyny pływackiej. Pływanie szło mu równie dobrze co nauka. Po zdobyciu drużynowego Mistrzostwa Miasta Chicago otrzymał stypendium sportowe na Uniwersytecie Iowa, gdzie w 1951 roku zaczął studiować chemię. Po ukończeniu drugiego roku przyjechał na wakacje do rodziny. Przypadek sprawił, że na pływalni w Chicago poznał studenta słynnej Akademii Wojskowej w West Point. Kadet opowiedział mu wiele ciekawych rzeczy o tej uczelni, ale Donalda najbardziej zainteresował fakt, że oprócz darmowego zakwaterowania i wyżywienia, armia płaci przyszłym oficerom całkiem przyzwoity żołd pozwalając w ten sposób w pełni skoncentrować się na nauce. Była to znacząca różnica, gdyż żeby utrzymać się na Uniwersytecie Wajoła, Donald musiał pracować dorywczo, co nie ułatwiało studiowania. Napisał więc list do lokalnego kongresmena, Toma Gordona, prosząc go o wsparcie w aplikowaniu do słynnej uczelni. Dostał je i porzuciwszy Uniwersytet Wajoła przeniósł się do stanu Nowy Jork, gdzie rozpoczął naukę w najsłynniejszej akademii wojskowej na świecie. Po ukończeniu Akademii Wojskowej w West Point w 1957 roku, Kutyna od razu rozpoczął trening lotniczy w bazie amerykańskich sił powietrznych w Vance w stanie Oklahoma. Ukończył go we wrześniu 1958 roku i otrzymał przydział do 33. Dywizjonu Bombowego stacjonującego w bazie March w stanie Kalifornia, gdzie został dowódcą załogi jednego z bombowców strategicznych B-47 Stratojet. Po ukończeniu służby w jednostce, co nastąpiło w czerwcu 1963 roku, Kutyna kontynuował naukę, uzyskując stopień magistra w Instytucie Technologicznym w Massachusetts na specjalizacji lotnictwo i astronautyka. W ramach kontynuacji swojego szkolenia lotniczego został następnie wysłany do Aerospace Research Pilot School w bazie Edwards w Kalifornii, początkowo szkoląc się jako uczeń pilot, a następnie obejmując obowiązki szefa wyszkolenia pilotów testowych oraz kandydatów na astronautów. Rozpoczęta w 1962 roku wojna w Wietnamie nie ominęła jednak Donalda. Swoją służbę w Indochinach rozpoczął w grudniu 1969 roku i pełnił ją do stycznia roku 1971. Przydzielono go do stacjonującego w bazie Takli na terytorium Tajlandii 44. Taktycznego Dywizjonu Myśliwskiego United States Air Force. Wykonał podczas swojej tury bojowej 120 misji za starami samolotu F-105D Thunderchief F-105D był głównym typem samolotu uderzeniowego lotnictwa amerykańskiego podczas wojny w Wietnamie i przez większą część jej trwania na F-105 stacjonujących w bazach Korat i Takli w Tajlandii spoczywał główny ciężar ataków na cele naziemne w Wietnamie Północnym kosztem wysokich strat. Maszyna kutyny posiadała jedno z najbardziej charakterystycznych malowań ze wszystkich samolotów biorących udział w tym konflikcie. Po obu stronach kadłuba, na wlotach powietrza do silnika widniał napis The Polish Glider, czyli polski szybowiec. Z jednej strony napis oznaczał, że za starami siedzi polski pilot, z drugiej jednak był to żart samego samolotu F-105, który był jednym z najcięższych samolotów odrzutowych biorących udział w wojnie wietnamskiej. Przez swoją masę, w sytuacji utraty napędu, samolotu absolutnie nie zachowywał się jak szybowiec i natychmiast spadał z nieba. Ponadto samolot F-105 był bardzo mało zwrotny i nie miał większych szans w starciu z wietnamskimi migami. Kolejnym charakterystycznym elementem malowania było polskie godło, wymalowane na kadłubie z umieszczonym po nim napisem. Yankee Air Polak. Była to wariacja na temat napisu Yankee Air Pirates, jakim północni Wietnamczycy określali amerykańskich pilotów. Wiele lat po wojnie samolot Donalda Kutyny jest jednym z najchętniej wybieranych przez modelarzy wariantów malowań samolotu F-105 i ukazuje się w zestawach modelarskich na całym świecie. Po powrocie z południowo-wschodniej Azji w styczniu 1971 roku Kutyna został oddelegowany do dowództwa sił powietrznych w Waszyngtonie, gdzie opracowywał długofalowe plany rozwoju lotnictwa wojskowego USA. W sierpniu 1975 roku rozpoczął dodatkowe studia w Industrial College of the Armed Forces, które ukończył w lipcu 1976 roku i zaraz potem objął stanowisko zastępcy dyrektora do spraw międzynarodowych w Departamencie Systemów Elektronicznych bazy Henskam w Massachusetts. Został również menedżerem sprzedaży zagranicznej dla programu wczesnego ostrzegania, by potem objąć stanowisko zastępcy dyrektora całego programu E3A. W 1980 roku zaczął pracę w zespole modernizującym system nadzoru i kontroli. W przestrzeni powietrznej znanym jako Norad. W 1982 roku został zaangażowany do tworzenia programu lotów promów kosmicznych i nadzorował budowę kosmodromu NASA w bazie lotniczej Vandenberg w Kalifornii, wywiązujący się jak zwykle doskonale ze swoich obowiązków Donald. W 1984 roku został powołany przez ówczesnego prezydenta Ronalda Reagana na dyrektora systemów kosmicznych i kontroli dowodzenia w Waszyngtonie. Tym samym wnuk imigrantów z Polski. Stał się wówczas jednym z kilku najważniejszych ludzi w Stanach Zjednoczonych. Gdy 28 stycznia 1986 roku miała miejsce katastrofa promu Challenger, w celu jej wyjaśnienia powołano tak tzw. Komisję Rogersa. Wśród wybitnych specjalistów badających zdarzenie zasiadał również Donald Kutyna i to on zasugerował jednemu z fizyków, Richardowi Feynmanowi, trop, który ostatecznie doprowadził go do wyjaśnienia przyczyny katastrofy. W 2013 roku powstał film fabularny, oparty na faktach dotyczących śledztwa w sprawie katastrofy, a w rolę Donalda Kutyny wcielił się znany hollywoodzki aktor Bruce Greenwood. Od 1987 do 1990 roku, Donald Kutyna piastował stanowisko dowódcy Air Force Space Command. 1 sierpnia 1990 roku został awansowany na generała z czterema gwiazdkami, co jest najwyższym stopniem wojskowym możliwym do uzyskania w siłach powietrznych USA, oraz objął dowództwo centrum obrony amerykańskiej przestrzeni powietrznej i kosmicznej. Swoją służbę w wojsku zakończył 30 czerwca 1992 roku. To jednak nie był jeszcze końc jego pracy zawodowej, gdyż w latach 1996-99 pełnił funkcję wicedyrektora Departamentu Zaawansowanych Technologii Kosmicznych firmy Lockheed Martin. Donald Kutyna obecnie mieszka w Colorado Springs. A co stało się z jego słynnym samolotem z polskim godłem, na którym latał w Wietnamie? Polski szybowiec wrócił wraz z Donaldem Kutyną w 1971 roku z Tajlandii do USA i przez kolejne 10 lat służył w 149. Taktycznym Dywizjonie Myśliwskim w stanie Virginia. W 1981 roku został wycofany ze służby i trafił do bazy lotniczej Davis Mountain w Arizonie, gdzie został zakonserwowany i przebywał przez kolejne 18 lat. W 1999 roku samolot trafił do Imperial War Museum w Duxford w Wielkiej Brytanii. Wskutek zmiany koncepcji ekspozycji Brytyjczycy zdecydowali, że nie będzie on udostępniony odwiedzającym. Zainteresowanie maszyną wyraziło Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Po dopełnieniu wszelkich formalności, w czerwcu 2010 roku The Polish Glider znalazł się w Polsce. Operację przekazania samolotu do muzeum aktywnie wspierał sam Kutyna i dodatkowo przekazał do zbioru spor pamiątek z czasu swojej służby. Jednym z nich jest kombinezon, który miał na sobie siedząc za sterami myśliwca z polskim godłem na kadłubie. Na mój drugi kanał AstraTV wrzuciłem nowy film. Jeśli jesteś zainteresowany tematem II wojny światowej, to zachęcam cię do obejrzenia. Karta pojawi się w tym miejscu. Zapraszam Cię również do odwiedzenia mojego drugiego kanału z animacjami. Jeśli Ci się podobało, zachęcam do zostawienia suba i łapki w górę, jak i do napisania propozycji do następnego porównania. Simanko.